Kłaniam się Państwu nisko w naszym studiu. Starosta poznański Jan Grabkowski. Witam Pana serdecznie. Witam serdecznie i Pana redaktora i wszystkich Państwa przy mikrofonach, przy głośnikach. Przybywamy przy mikrofonach. A przy mikrofonach. Panie starosto, klasycznie dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że kilka dni temu miasto Poznań, gminy, powiat porozumiały się w sprawie dodatkowych miejsc dla uczniów, którzy kończą teraz szkoły podstawowe, będą aplikować do szkół ponadpodstawowych. Wiemy, że ten rocznik jest powiększony. Mówi się, że to jest 1,5 rocznika uczniów, może nawet trochę więcej. Wiadomość nie do końca dobra jest taka, że to łagodzi problem, ale go nie rozwiązuje do końca, bo tych miejsc nadal będzie zbyt mało. Znaczy miejsc będzie, powinno wystarczyć, bo tak, tak to tak, bo przecież potrzebowaliśmy 14,5 tysiąca miejsc. Mamy 14 z groszem chociaż wyliczone. Niektórzy mówią, że może być 16 tysięcy tych. 14,5 tysiąca z tego, co mamy wyliczone łącznie z tego, co wychodzi ze szkół podstawowych. Plus mamy 500 miejsc w szkołach, które nie będą brały udziału we wspólnym naborze. Kluczem jest tu wspólny nabór, bo to cały czas walczyliśmy też, żeby ten wspólny nabór był. Czyli powiat i miasto. Razem nasze szkoły są we wspólnym naborze elektronicznym, czyli każdy uczeń składa wniosek w jednym miejscu i on jest brany pod udziały w tym podziale. Jest tak od paru lat, ale w trakcie dyskusji przy tym olbrzymim roczniku, który teraz się skumulował, to przypomnę, że normalny rocznik w powiecie to jest około 1000 uczniów nowych, w mieście ponad 6200 mniej więcej. Ubiegły rok nabór w powiecie to było 35% więcej, w mieście też około 40%, teraz będzie ale więcej. Teraz mamy do tych 35% jeszcze 40% w powiecie i w mieście też 30 parę procent. To daje te olbrzymie ilości. Skąd nagle znaleźliście te 3000 miejsc? Bo ja bardzo długo słyszałem, że miasto mówi, że nie ma, nie mamy już możliwości, niech powiat zwiększy parukrotnie, a tu nagle hop. Panie redaktorze, może zdążymy, bo ja chwilę takiej refleksji historycznej. Będzie glos. Lata 90. Są tylko gminy na powierzchni naszej ziemi polskiej. No i jest decyzja, przychodzi rząd Jerzego Buzka, jest decyzja o jednej z reform, reformie administracji, reformie oświaty. No i mają powstać powiaty. No powstają powiaty, przejmują no wszystko, co jest ze Skarbu Państwa, jakby z natury, w tym też budynki wszystkie, które służą oświacie ponadgimnazjalnej wtedy. Ale wcześniej były tak zwane pilotaże powiatowe, w których brało udział miasto Poznań. Mhm. I to miasto nasze wzięło w tym pilotażu cały Skarb Państwa, w tym wszystkie szkoły. A wam nie zostały żadne szkoły? Tak mówiąc, my nie mamy żadnej szkoły na terenie miasta Poznania, oprócz jednego na Rubieżu, która była filią naszej szkoły w Rokietnicy. I w tym momencie miasto ma 28 jednostek w mieście, na terenie swoim, na 263 kilometrach kwadratowych, a my mamy 5. Czy miasto może dyktować warunki w tej kwestii rekrutacyjnej? Oczywiście, że tak. Nie damy, nie mamy. I była taka sytuacja, że tych uczniów nie było dużo, bo powiat, powiedzmy sobie szczerze, powiat miał 250 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma 450 prawie tysięcy mieszkańców. I się potrzeby zwiększyły. I potrzeby się, ale chwilę, i była tak, że nie było uczniów i zaczęli tam wszyscy podbierać tych uczniów, bo pieniądze niby szedł za uczniów. I wtedy uczniowie z powiatu byli potrzebni. A teraz, kiedy nastąpił ten rocznik, powiedzmy sobie szczerze, nałożyłem żeby się dwie niedobre decyzje poszczególnych latach 10 lat określonych, tak naprawdę określonych ministrów bujania szkoły. Nie będę tu nazwiskami rzucał, ale te niedobre decyzje przełożyły się na to, co my mamy w samorządach, prawda? I teraz musimy ratować, no bo przecież co ja powiem, pójdę do pana ministra Piątkowskiego czy Czanka i powiem, panie ministrze, ratuj, powiem, panie Grabkowski, pan se radzi, tak? W związku z tym no nie było. Nasi zastępcy, mój zastępca, pan Tomasz Ubiński i zastępca pana prezydenta Jaśkowiaka, oni mają w swoich decernatach oświatę, negocjowali pan ten mówi, temat to były dwa lata. No właśnie, rodzice mówili, dlaczego przez dwa lata dwa to jest negocjowane? Lata to były rok temu powinno być tak naprawdę. Dwa lata były negocjacje. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby miasto powiedziało, będziemy sami robili nabór, róbcie sobie sami. Bo a była taka groźba. A była taka groźba. Słyszałem. Powiedziałem sobie do mojego zastępcy, Tomek, walczysz do
końca, a potem ja przyjmuję pałeczkę i będę rozmawiał z prezydentem miasta. Tam była jeszcze inna rzecz. To było to, że rodzice mówili, że słyszą z ust urzędników miejskich takie hasło: nasze dzieci, wasze dzieci. Dzieci poznańskie. My takiej retoryki nie prowadzimy nigdy. W naszych szkołach uczą się dzieci z Szamotu, z Czankowa, z różnych. Nigdy niczego nie ograniczaliśmy. Powiem więcej, my zrobiliśmy taką próbę, wysłaliśmy stosowne pisma, podzwoniliśmy po starostach na okolicznych powiatów, jakie mają rezerwy, bo chcemy stworzyć taką bazę, gdzie może młodzież jechać. Chcemy też stworzyć dodatkowo ewentualnie kierunki komunikacyjne, gdzie można w jakiś sposób dojechać, bo powiedzmy sobie szczerze, najwięcej młodzieży chce iść do najlepszych szkół. Najwięcej chce do ósemki, do Marii Magdalenki, do czwórki, no nie będę tam, bo tych szkół jest. I one są w mieście. Jak były badania prowadzone przez Centrum Badań Metropolitalnych, tak, to się okazało, że nikt nie chce do szkół, do liceów w powiecie. Przecież my budujemy te szkoły dopiero od podstaw. Nie mamy takiej jakości, jak te szkoły najlepsze z dobrymi tradycjami, tak? Panie starosto, czy to oznacza w takim razie, że owszem, te 3000 miejsc będzie więcej? To będzie też pewnie rozłożone, bo jakiś procent musi się też zwiększyć, nie tylko w Poznaniu, chociaż jak mówiliśmy, tam będzie więcej też w powiecie, nie wiem, w Luboniu, w Swarzędzu, w Puszczykowie, w Tarnowie Podgórnym. Będzie więcej miejsc? Będą dodatkowe oddziały? Będziemy tworzyć dodatkowe oddziały. Czy na przykład w Tarnowie będzie dodatkowa klasa, jedna, dwie? Tam jest liceum, które prowadzi Tarnowo Podgórne. Tak, to akurat gmina, znam, tam są trzy i technikum, klasy w danym roczniku. Ja za te szkoły nie chcę odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć tak, że wedle tego, co mam, jaką mam informację od mojego zastępcy, mówi, że są policzeni i wiedzą, jak to zrobić. Ale będzie problem nie tylko z miejscem. Z nauczycielami będziemy mieli olbrzymi problem. My zakładamy określone dodatki dla nauczycieli, także pan prezydent... I na to idą te pieniądze w tym porozumieniu? Duże pieniądze też na to pójdą. My zakładamy, przecież my w porozumieniu, które podpisujemy porozumienie, udało mi się przekonać. Panie, jedna dygresja. Znowu wyszło na to, że dobrze, że zrobiliśmy Stowarzyszenie Metropolia, że ten impuls w 2007 roku, który mi kazał stworzyć, zaproponować Radę Aglomeracji, żeby ona rozwiązywała największe problemy, które nas nurtują tu wspólnie. Tylko szkoda, że ten poprzedni rocznik nie miał dobrodziejstw z tej metropolii. No bo nie mogliśmy wtedy, było na ostro, tak? Ja nie będę mówił tutaj, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby samorządy się nie kłóciły. My mamy dzisiaj jednego przeciwnika, który nie lubi samorządów, bo nie lubi samorządności. Ale teraz, chcemy rozwiązywać teraz problemy. Teraz też było trudno, teraz też było na ostro. No przecież my powinniśmy dostać pieniądze na tę sytuację, prawda? Bo ktoś to powinien przewidzieć, że jeżeli kumuluje rocznik, to mogą być problemy, prawda? Panie starosto, zastanówmy się w takim razie, jakby to miało w praktyce wyglądać, ponieważ wiemy, że tych miejsc będzie o 3000 więcej. 70% to mają być licea, reszta pozostałe szkoły, technika, szkoły branżowe. Czy w tym momencie będzie tak, że pozostaje te 6 szkół do wyboru, czy będzie tych szkół mniej? Dlatego... Jest w naborze, chcemy tak zrobić i tak jest porozumienie, zresztą to też jest po rozmowach z rektorami, że lepiej, żeby to były 4. Jak składam wniosek, to mam 4. Tak, ewentualnie 6. Tak, rozumiem. Mówimy o szkole, nie blokujemy tych więcej, ale też skracamy ten cykl naboru. Rozumiem. Kuratorium też, ja spotkałem się z bardzo różnymi opiniami kurator rodziców. Brał udział w naszych rozmowach i on mówi lepiej, bo w połowie sierpnia już będziemy mieli mniej więcej wyniki. Mhm. To spowoduje dużo lepszy, szybszy efekt finalny. Ja widziałem dwa różne zdania rodziców. Jedni mówili, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby było mniej szkół, dlatego że też to trochę zwiększało sztuczną liczbę jakby uczniów w tym systemie. Tak. I progi punktowe, które są nie wiadomo dlaczego u nas w Wielkopolsce, w Poznańskim, są tak ogromnie wyśrubowane w porównaniu z innymi regionami kraju. Ja patrzyłem, nie mogę do tej pory tego zrozumieć. Dlaczego są takie w ten sposób szkoły? Te szkoły najlepsze, tak zwane najlepsze, regulują sobie ilość uczniów, których dopuszczają. I poziom tak naprawdę. No i poziom. One są dlatego najlepsze, że najlepsi uczniowie do nich przychodzą, prawda? Potem jest tak, że ta cała reszta ma coraz... mniej zdolnych uczniów, z gorszymi wynikami i muszą dużo więcej pracy do nich złożyć. Jedna jest taka właśnie, że te progi będą dzięki temu niższe,
A druga, że jednak im byśmy dali większy wybór uczniom, tym większa szansa, że oni się w pierwszym etapie... A to się z tym nie zgadzam. Te 6 jest za dużo, było za dużo. 4 ogranicza, to i tak jest dużo dla jednego. Bo to nie jest tak, że prawo was obliguje do tego, bo prawo oświatowe mówi o tym, że organ prowadzący powinien 3 szkoły wskazać uczniom do wyboru. Natomiast niektórzy interpretują to tak, ale są 2 organy prowadzące, czyli każdy po 3. Tak. No ale to jak 2 organy, ale właściwie w jednym systemie. Czyli my tego tak prawnie nie przenikamy się. No tak naprawdę w tych najlepszych szkołach, powiedzmy sobie szczerze, ktoś kiedyś sprawdził, jest połowa uczniów z powiatu poznańskiego. Tych najlepszych. Więcej, panie starze, to są klasy, w których stanowią 70-80%. Ale to są ci najlepsi. No dobrze, to jeżeli byśmy ich wyjęli, to co by się stało z tą szkołą? Ja kiedyś powiedziałem panu prezydentowi, no okej, to dajcie mi 3 szkoły. Czwórkę pan chciał na przykład. Na obrzeżach miasta, żeby mieli bliżej. Ja je poprowadzę na własnych zasadach. Nie chcieli. No właśnie, bo to jest tak jak pies Pawłowa, prawda? Panie starosto, czy w takim razie, jeżeli mamy ten... To, że uczniów będzie więcej w systemie, zapowiada się nauka dwuzmianowa. Nawet do godziny 19. Musimy się z tym liczyć? Powiem tak. Ja jestem z pokolenia, które... Ja kończyłem technikum energetyczne na Ogrodach. Było nas 43 osoby w klasie, bo było 7 dziewcząt. I mieliśmy także w soboty do późnego popołudnia lekcje. I dzisiaj jest taka oto sytuacja przez, powiedzmy sobie szczerze, nieprzemyślane, nie będę używał gorszych słów, decyzje rządzących różnych, że mamy stworzoną sytuację zupełnie ekstremalną. Bo gdybyśmy normalnie funkcjonowali, takiej sytuacji by nie było. Kolejny rocznik będzie jeszcze zniżony. Informacja. To jest... Dla pana redaktora i dla wszystkich. Kazałem sprawdzić, jakie mamy przyrosty w ostatnich latach. Mieliśmy spis powszechny. W ostatnich kilku latach miasto straciło 8 tysięcy mieszkańców, a powiatowi przybyło 100 tysięcy. Jak mam przewidzieć bazę jakąkolwiek, ale oświatową w tym przypadku, dla takiej ilości ludzi? Może mam pan... Jeszcze jedno. Jakbyśmy zbudowali szkoły lub zaadaptowali jakieś obiekty, to w przyszłym roku zamiast 14,5 tysiąca w naborze będzie 6 tysięcy. I co roku będzie się zmniejszał. Więc nie mówię wam, żebyście budowali szkoły. One będą puste. Ważna techniczna sprawa. Skoro będzie nauka dłuższa, zapewne godzina 19 jest realna w wielu przypadkach, tych dzieci też będzie więcej, bo jest ten rocznik powiększony. Czy myśli pan o tym, żeby sieć komunikacyjną wokół Poznania zwiększyć liczbę kursów, może wielkość taboru, nie wiem jakie macie możliwości, ale to na pewno będzie wąskie gardło. Panie redaktorze, co do sieci w miasto i tu najbliższe okolice, no to jest Zarząd Transportu Miejskiego, to są gminy i miasto Poznań. Natomiast my mamy Związek Powiatowo-Gminny, Wielkopolski Transport Regionalny. Ten związek przejął PKS. Rozwijamy ten PKS. Za chwilę będziemy mieli już nie 23 podmioty, a prawie 40 podmiotów. Tak, ale jeżeli mówimy o szkołach, które będą trochę w innych, bo przecież z tamtych powiatów przyjeżdżają do nas. No to dlaczego nie w drugą stronę? Będziemy dawali szansę. Dlatego, że chcą taką, u nas. Ale poza tym jest poznańska kolej metropolitalna, która ma trochę problemów, bo brakuje szyny trzeciej gdzieś tam i niestety jesteśmy w piątej kolejności. Ale są kierunki, które z tego dobrodziejstwa nie korzystają. Wie pan, jak wyglądają na przykład pętla na Ogrodach? Widzi pan te dzieciaki, które tam się tłoczą pod tymi gatami? Sam tam kiedyś jeździłem. No bo właśnie energetyk. Z centrum miasta, więc to jest mój jakby... zamykam oczy i pamiętam, jak tam się jeździło. No właśnie, więc czy tam będzie więcej połączeń? Chciałbym tym dzieciom, ja wiem, bo przecież już rozmawiam, przecież ja mam wielu przyjaciół. Przyjaciół też, którzy mają dzieci w tym wieku, prawda? Ja nawet jeszcze wnuków nie mam, bo mój syn zaczął późno tą produkcję, że się tak, reprodukcję naszego narodu. I one są na początku podstawowej szkole. Ale ja bym chciał, żeby młodzież uczyła się we właściwych warunkach. Dlatego budowaliśmy system nauczania zawodowego. Ale pytam o te połączenia. To już naprawdę ostatnie pytanie. Będzie więcej? Panie redaktorze, będziemy robić... Ja nie mogę dzisiaj obiecać na pewno, ale chciałbym, żeby tak było.
Jan Grabkowski, starosta poznański. Będziemy wracać do tego tematu, bo to pewnie jeszcze w Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, bądźcie dobrej myśli, ja nie poddam się.